ale wielki, skurkowany jak koń. Patrzy na mnie. Idzie tam. Jest tam w krzakach. Przeszedł. O, ja pierdolę. Ale wielki. O, tam pobie. Biegnie. O. Kochani, idę za łosiem dalej. Łoś mi prysnął. Musiałem przestać kamerować filmik, bo mam mało pamięci. Właśnie chyba łoś wyszedł gdzieś na te łąki. Psy zaczęły bardzo szczekać. Pobudzone są. Ale natknąłem się, zobaczcie, na żeremie bobrów. Coś nieprawdopodobnego. Bobry gryzą dęby. Zobaczcie, takie wielkie drzewo. Okorowane. Bobrza robota. Tutaj piękne dęby. Jak widzicie, dąb, nie osika. Prawie obgryziony do końca. No niestety, łosia zgubiłem. Ale natknąłem się na miejsce pracy bobrów. Coś nieprawdopodobnego, zobaczcie. Jeden dąb, drugi. Jakie piękne dębaki już, wysokie.
poobgryzywane. Zaraz zobaczę. O, tam jakie ładne kłody pływają. Bobry zrobiły sobie żeremie. Woda się tutaj spiętrza w rowku. No pięknie. O, zobaczcie. Grab. Dęby. Tam następne dęby okorowane. Zobaczcie, jakie piękne dębaki obgryzione. Tutaj już pniaczki zostały. No coś fantastycznego. Zobaczcie, jak bobry robią robotę. Normalnie metrowe drzewka sobie leżą obgryzione. Nie wiem, dalej nie wejdę. Tam gdzieś na łące musi być jakiś kawałek tamy. Woda jest spiętrzona. Nie będę głośno mówił, bo mam nadzieję, że jeszcze zobaczę łosia. Tymczasem pokażę wam, jak bobry robią robotę w lasach kozłowieckich. W ogóle wybrałem się na spacer dzisiaj. Nie sądziłem, że spotka mnie taka super wycieczka. Miałem tylko wyjść, przejść się kawałeczek do lasu, oddechnąć świeżym powietrzem. Tak, spotkałem 4 daniele. Chciałem je nakręcić. Mam kawałek filmiku, ale niestety w takich gęstych krzakach były, że no, nie dałem rady złapać w ujęciu telefonem tych zwierzaków. Za to natknąłem się na pana łosia. Wielki był. No może łopaty nie miał jakieś ogromne, ale był ze 30-40 metry ode mnie. Udało mi się go podejść. Na szczęście wiatr miałem w moją stronę od łosia, tak się mnie nie wyczuł. Na szaro jestem ubrany. Także łoś się szybko nie spłoszył. Trochę miałem cykora, muszę powiedzieć, bo wiadomo, łosie za bardzo się nie boją. No, także groziło to nawet atakiem łosia na mnie. Także jeżeli spotkacie łosia w lesie, bądźcie bardzo ostrożni, bo to zwierzę nie należy do najbardziej płochliwych zwierząt, jakie żyją w naszych lasach. Do tego ogromne kopyta, wielkie, potężne, ciężkie zwierzę mogłoby nam zrobić krzywdę. Starałem się ukryć za drzewami, żeby łoś mnie nie zobaczył, bo szczerze to miałem cykora takiego. Także myślę, że podobał wam się filmik. No niestety nie widzę łosia, wracam do domu. Myślę, że podobał wam się ten filmik. Dajcie łapkę w górę, jakiegoś suba. Dla mnie to może film życia, który nakręciłem z tak bliskiej odległości, kręcąc filmik w roli głównej z łosiem. Także trzymajcie się, cześć kochani. Mam nadzieję, że uda mi się coś jeszcze nakręcić. Może jeszcze tego łosia spotkam, mam kawałek przez las, także nie będę wam tutaj zawracał gitary idąc po lesie. Także tak, jeśli coś nagram, dorzucę do filmiku. Trzymajcie się, cześć. Miłego oglądania życzę ze spaceru w lasach kozłowieckich. Dzisiaj jest 12.11.2017. Także pozdrawiam milutko i cieplutko.